Ulewne i gwałtowne deszcze, które powodują lokalne zalania i podtopienia. Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne doświadczają mieszkańców Sądecczyzny. Pomocą w szybkiej reakcji i ograniczeniu niebezpieczeństw ma być mapa powodziowa. Jak mówił poseł Patryk Wicher, od wielu lat istnieje mapa, na której zamieszczane są miejsca zagrożone powodziami. Jest ona aktualizowana co 6 lat. I tu mówimy o takich dużych elementach powodziowych, o tak zwanej klasycznej powodzi. Natomiast my mamy teraz do czynienia z taką powodzią błyskawiczną, które 20 minut opadów, 30 minut opadów i płynie rzeka, tak na przykład wczoraj Barska, Witosa. Więc moi drodzy Państwo, to są takie punktowe, niebezpieczne elementy, które zaczynają się nam powtarzać. Stworzenie takiej mapy, która byłaby aktualizowana co rok przy współudziale samorządowców, pomoże wskazać i sfinansować te inwestycje, które pomogą zminimalizować skutki powodzi błyskawicznej. Takie miejsca, które są powtarzalne, powinny być wysegregowane, żeby one stały się priorytetem do programu inwestycyjnego. Ale właśnie taka mapa sprawiłaby to, że te inwestycje uzyskały pewien priorytet, bo jeżeli wygenerowaliśmy tak zwane miejsca niebezpieczne, bądź też powtarzalnie niebezpieczne, to one by miały według naszego planu, według naszej oczekiwań, czy też próśb, które będziemy kierować do pana premiera, żeby one zyskały też priorytet inwestycyjny w najbliższym czasie. I jak dodaje Patryk Wicher, poselska interpelacja zostanie skierowana do premiera Mateusza Morawieckiego.